Dzisiaj zabiorę Was do miejsca, które do lat 90. nie istniało na żadnej mapie Polski. Żeby się do niego dostać, trzeba przejechać prawie 3 km w głąb lasu. W Polsce były trzy tego typu obiekty. Zapraszam. Cześć kochani, ten odcinek to wycieczka do Podborska, gdzie znajduje się jeden z trzech ściśle tajnych obiektów, które noszą numery 3001, 3002 i 3003. W schronach tego typu o numerze 3002 byliśmy parę lat temu, gdzie zostaliśmy go w stanie totalnej ruiny. Natomiast ten 3001 podobno jest kompletny. Wiadomo, poza głowicami. Czekamy w chwili obecnej na przewodnika, który nam otworzy te 5-tonowe drzwi, po czym mamy nadzieję, że będziemy w stanie pokazać Wam to, co się tam w środku znajduje. Zapraszamy do oglądania. Obiekt 3001 w Podborsku to miejsce, które chciałem zobaczyć od dawien dawna, czyli od momentu, kiedy zwiedziliśmy z Markiem będący w stanie totalnej agonii obiekt 3002. Nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak on mógł wyglądać, jak on mógł być wyposażony. Tym razem w kwietniu 2023 roku się udał. Co wiemy o tym obiekcie? To, że jest to tajny magazyn broni atomowej. Tego obiektu, tak samo jak pozostałych dwóch, nie było na żadnej mapie Polski. O istnieniu tych obiektów wiedziało zaledwie kilka osób w naszym kraju. W okresie zimnej wojny Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich składował na terenie Polski bomby atomowe i głowice atomowe na wszelki wypadek. Takim miejscem składowania tych właśnie głowic był m.in. magazyn we wsi Podborsko. Ta broń była tam przechowywana na wypadek wojny nuklearnej, czyli po raz kolejny nasz kraj miał być poligonem Europy. Na obiekt 3001 składały się dwa budynki techniczne. W latach 70. zniesiono dodatkowo schron typu granit. W każdym schronie znajdowała się hala magazynowa, hala załadunkowa, która była połączona z czterema magazynami amunicji jądrowej. Schrony posiadały system zasilania, instalację wentylacyjną oraz klimatyzację. Las okalający kompleks był stale patrolowany, a osoby napotkane przypadkowo, jak grzybiarze czy inni turyści, sprawdzano i zawracano. Do dziś obiekt typu 3001 to jedyna wyposażona pozostałość po atomowym arsenale w Polsce. Według uzyskanych informacji do początku lat 90. lokalizacja tego obiektu miała charakter ściśle tajny. Mieszkało tutaj ponad 150 radzieckich żołnierzy, a schrony przygotowane były na około 160 głowic.
Ostatnie głowice opuściły bazę w 1988 roku. Dzięki temu, że obiekt zachował się niemal w nienaruszonym stanie, możemy w chwili obecnej zobaczyć, jak wyglądały pomieszczenia, w jaki sposób dbano o bezpieczeństwo, jak wyglądały hale magazynowe, hale przeładunkowe, jak wyglądają suwnice do przeniesienia tych głowic. Jeżeli wybieracie się do tego miejsca, do czego serdecznie zachęcam, pamiętajcie, że wewnątrz tego obiektu, wewnątrz tego bunkra, temperatura wynosi w zależności od pory roku od 6 do 10 stopni, więc lepiej załóżcie sobie coś ciepłego. Możecie nie wierzyć, ale na potrzeby tego obiektu zostało wydzielone ponad 300 hektarów powierzchni. A teren ten przez ponad 20 lat stał się domem i miejscem służby dla 150-osobowego garnizonu żołnierzy radzieckich. Do dzisiaj nie wiadomo dokładnie, jaką liczbę głowic składowano w tych magazynach, ale możemy przyjąć, że przygotowano łącznie 160 miejsc na tego typu głowice. Prawdopodobnie w przypadku konfliktu zbrojnego przetransportowane miały zostać na radzieckie lotnisko w Kluczewie oraz w Bagiczu. Ostatnie głowice wycofano z tego obiektu najpewniej w roku 1988, a żołnierze radzieccy wyjechali z Podbolska ostatecznie jesienią 1992 roku. Na sam koniec dostałem jeszcze parę minut na to, żeby przejść samodzielnie po tych pomieszczeniach, w których przebywała załoga, żeby zobaczyć to jeszcze raz na spokojnie i sfilmować to bez osób trzecich.
jeżeli myślicie, że to już koniec, to nie, 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 słuchajcie. Dlatego, że mając w pamięci to, co widziałem w Brzeźnicy, wiem, że gdzieś musi się obok znajdować drugi tego typu schron, jak również schrony typu granit. I o tym będzie dalsza część tego materiału. Mając na uwadze to, co widzieliśmy w Brzeźnicy, tutaj za nami znajduje się drugi ze schronów do przechowywania głowic jądrowych. Natomiast gdzieś jeszcze tutaj po tym lesie musi być schowany trzeci, tak zwany granit. Szukając granitu, czy tego schronu typu granit, zauważyłem takie coś. Z ładnie odtworzonymi okopami. Spójrzcie. Dobrze, że nikt nie patrzy. I jesteśmy w środku. Metalowe wzmocnienia. Stanowisko strzeleckie. No spójrzcie, jakie proste w budowie, a jakie skuteczne na skrzyżowaniu dróg. Tutaj sobie wchodził strzelec. I mam na wprost, w drugą stronę. No. I tak to wygląda. Fajnie, że ktoś o to dba. A my idziemy dalej szukać tego schronu typu granit. Otóż i on, spójrzcie, zachowany, wrota w całości, nie to co było w Brzeźnicy. Teraz dopiero, że tak powiem, można sobie uświadomić, jak to wyglądało. Tak wspominam o tej Brzeźnicy, w komentarzu będziecie mieli link do filmu z tamtego miejsca, to sobie możecie porównać, jak to wtedy wyglądało. No znowu betonowe konstrukcje. I tak to wygląda z drugiej strony, z góry. Wielkie, prawda? Spójrzcie. I wewnątrz trzymane były samochody. Słuchajcie, to jest aż niemożliwe, że to jeszcze jest w całości. Spójrzcie. Tutaj musiał być jakiś wentylator albo silnik.
Pułapka na myszy. I zeszliśmy na dół z drugiej strony. Więc jeżeli ktoś wam powie, że w Polsce nie było broni atomowej, czy też głowic jądrowych, to nie wierzcie w to. Były. I to do początku lat 90. Jeżeli będziecie w tych okolicach, serdecznie polecam zobaczyć to miejsce.